Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żarpan Żur. Piero, nie obejście się, jak to wygląda. Pójdźcie do kuchni, zrobimy się pasta z wędzonego pstrunga. Idziemy. Lista składników podową jak zwykle pod koniec filmu, a będziecie potrzebować wędzonego pstrunga, albo jakąś inną wędzoną ryba, 6 suszonych pomidorów, takich w oliwie, kapary. Czerwona cebula. Majonez. Dużech zdar napis, bo nazwa nie bardzo pasuje do śląskiej gotki. Czohol oczywiście. Szczypiorek. Meatloaf, jak tam lubicie. Trochę jogurtu greckiego. Dokładne ilości. Już pod koniec filmu. 3 uważone jajca. I bierzemy się za ryba. Ryba albo skóra z ryby przecinamy wzdłuż grzbietu. Skóra delikatnie odrywamy od fileta. Tak żeście na początku widzieli, pastą tu nafaszerowałem jajca, ale smakuje też doskonale na białym pieczywie. Możecie się z nią zrobić nawet sznita do roboty, ale też kolacja we dwoje ze swoją ukochaną albo ukochanym. Dejcie no pozór, co byście jedli obydwoje, żeby potem nie musiał drugi uciekać po całej chałupie. Z drugiej strony ryby robimy to samo. Poseblekano ryba nacinamy teraz w dusz kręgosłupa. Dzieci zamykają oczy. Leży pieruna tak ogoło. Mięso oddzielamy od ości, od kręgosłupa. Róbcie się to powolutku, dokładnie. Czym staranniej to teraz zrobicie, będziecie później mieli mniej roboty. Jeszcze raz bierzemy dokładnie pod lupę mięso. Oczyszczamy z takich delikatnych kości. Pamiętajcie, że ta pasta mogą też chcieć jeść dzieci. A po co się mu to skończyć z niechcianymi przygodami? Pieronie, muszę dodać gazu, bo coś mi tam zasypiocie. Ty tam nie ziewej, no patrz. Z jajec delikatnie wycinamy żółtka. Tak, co by nam się te białko nie rozwaliło. Czerwoną cebulę obieramy. Z takiej wielkości cebuli będziecie potrzebować ino połowa. Jak macie fez malutko, może być cało. Z wielki oczywiście ćwiartka. Smak cebuli, bo nie zabijać smaku naszego wędzonego mięsa, wędzonej ryby. Bez tuż też kroimy cebulka na fez
drobne kunski. Bierzemy się teraz za sznitloch. W szykwierku nie potrzebujecie dużo, także nie musicie ścinać całego pęczka. Ja też pociąłem trochę. To też tak ino do smaku, jako przyprawa. Tomaty układamy teraz jedna na drugi i musimy pokroić je w takie pierw cienkie poski. Obracamy wszystko w poprzek i tniemy na małe kunski. No i o jednym nie mogę zapomnieć. Czohol. Ja przyznaję się, jestem uzależniony od czosnku. Dodaję go do prawie każdej potrawy. Ino herbata piję bez i kawa. Nie żartuję, ale używam go dość często. Podobno jest zdrowy, no i mi fest smakuje, także polecam. Czohol posypujemy teraz lekko solą. Jak powtarzam na każdym filmie, żeby zwiększyć tarcie. Żeby dobrze nam się rozcierał na taką papkę. Czohol wciepujemy teraz do wcześniej przygotowanego jogurtu. Do jogurtu dodajemy wcześniej przyrychtowany majonez. Żółtka rozcieramy teraz widelcem. Żółtko wciepujemy teraz do miski. Ryba rozgniatamy troszkę widelcem. Dodajemy teraz całą resztę składników. Posiekane tomaty. Nasze kapary, szypiorek i cebula. Czohol, majonez i jogurt mieszamy teraz na taką jednolitą zozę. Pamiętajcie, co byście wzięli. Jogurt grecki 10%. Nie dość, że on nie jest taki rzodki, to jeszcze super do tego smakuje. Zosa dociepujemy do reszty. Z kisztego, że kapary są dość słone i ryba wędzona też może być słono, dodałek na razie samego pieprzu. Polecam, żebyście też tak zrobili, żeby to nie było później za słone. Lepiej dosolić, jak dać za dużo soli. Wszystko dobrze teraz mieszamy. Próbowałem dodałek jeszcze soli troszeczkę. Jeszcze było mi mało pieprzu. Także na koniec doprawiamy naszą pastę.
A zostanę z wami jeszcze trochę i pokażę wam, jak faszerowałem moje jajca. To znaczy nie moje, no kurze. Może wnet będziecie mieli jakąś imprezę, jakiś geburtstag lub imieniny, to polecam taką pastę. Mi już nic nie zostało, ino się z wami pożegnać. Pokażę wam jeszcze przykład, jak idzie podać taką pastę. Jestem pewny, że wy to zrobicie 100 razy lepiej. Podaję wam jeszcze ilość składników, jakie żech użył do tej pasty. Jak wam się podobało, proszę was o palec w górę. Jak żeście jeszcze nie subskrybowali kanału, proszę o subskrypcję. No i najlepiej o dzwoneczek, to nie przepaścicie żadnego filmu. Życzę smacznego i do następnego razu.